Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj postanowiłem odpowiedzieć na Wasze pytania, które zamieszczaliście pod filmem, który to premiery miał bodajże rok temu. Ale przyjmijmy, że lepiej późno niż wcale. W tle zobaczycie sobie, żeby się nie nudzić fragmenty tego jak zmieniałem struny w gitarze akustycznej niedawno. Do czyszczenia podstrunicy używam środka Dunlop 01. Wiem, że wielu z Was pisało mi, że sposób z kremem Nivea działa bardzo dobrze, ale ja jednak wolę sprawdzone i profesjonalne środki. Także jeszcze uprzedzając pytania odnośnie używania tego preparatu, wszystko mamy napisane z tyłu na instrukcji, także tutaj też nie ma problemu. Struny, które będę zakładał, to struny de Adario, pokazywałem Wam je jakiś czas temu na Facebooku. No i jako, że mamy do czynienia z gitarą akustyczną, nie będę zdejmował wszystkich strun jednocześnie. Powiedzmy, że wymienię po dwie struny naraz, tak żeby za dużo się tutaj nie namęczyć. I tymczasem przejdźmy do pytań. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy chodziłem do jakiejś szkoły muzycznej, czy może jestem samoukiem i co daje lepsze rezultaty. Kilka dni temu próbowałem już nagrywać ten materiał i strasznie się rozgadałem w tym miejscu. Także powiedzmy, że tutaj odpowiem tylko stricte na pytania, które zadaliście. A jeżeli chodzi o jakieś wątpliwości, to zrobimy sobie jakieś krótkie felietoniki na temat różnych aspektów. Więc wracając do pytania, nie chodziłem do żadnej szkoły muzycznej, jestem samoukiem, ale znam osoby, które chodziły do takich szkół, znam osoby uczące w takich szkołach i co daje lepsze rezultaty, tutaj tak naprawdę ciężko powiedzieć, bo ym, obie te drogi mają swoje oczywiście zalety, swoje wady, za szkołę muzyczną musimy płacić. Ale za to dostajemy profesjonalnego nauczyciela. Jeżeli jesteśmy samoułkami, no to oczywiście trudniej nam się tego wszystkiego nauczyć, musimy się trochę naszukać, ale za to uczymy się dokładnie tego, czego chcemy. Także jeżeli chodzi o tę ostatnią część pytania, to możecie się wypowiedzieć w komentarzach. Jeżeli będę robił film na ten temat, to na pewno użyję tutaj Waszych opinii. Drugie pytanie: Jak długo grasz na gitarze i na jakiej gitarze zaczynałeś? Oczywiście pierwszą gitarę zawsze pamięta się doskonale, w moim przypadku był to taki bardzo stary akustyk, na pewno. W czasach, gdy był produkowany, nie był wart więcej niż 100 zł. Teraz być może, z racji tego, że jest swego rodzaju antykiem, jest wart trochę więcej. Obecnie jest uszkodzony z powodu upadku, odłamał się gryf i no niestety nie mogę już go używać. Mam zamiar go kiedyś odrestaurować, w jakiś sposób naprawić, jeżeli będzie to możliwe. A na razie leży nieużywany. W tym roku mija dokładnie 6 lat mojej gry na gitarze, także myślę, że całkiem niezły staż za mną. Trzecie pytanie: ile czasu dziennie poświęcasz na grę? I oczywiście tutaj najlepszą odpowiedzią będzie to zależy. Kilka lat temu, jak byłem jeszcze w liceum, miałem dwie gitary tutaj na miejscu, w swoim domu. Oczywiście grałem wtedy codziennie godzinę, dwie dziennie może nawet, jeżeli dobrze byłem przyzwyczajony do gry, no to oczywiście palce pozwalały na więcej. Teraz, gdy byłem na studiach w tym roku na przykład i w zeszłym również, no to już tak kolorowo nie było. Wziąłem sobie e, tam do mieszkania na studiach gitarę akustyczną. Elektryk niestety został w domu, także na gitarze akustycznej mogłem grać codziennie, ale z racji studiów było na to dużo mniej czasu niż w liceum. E, co jakiś czas wracałem do domu, oczywiście robiłem coś krótkiego na gitarze elektrycznej i to właściwie było tyle, także wtedy na pewno nie grałem codziennie, a dziennie to tak powiedzmy, jak już się dorwałem do gitary, to jakieś pół godziny do godziny, powiedzmy, żeby coś przećwiczyć. Teraz, oczywiście, mając w miarę wolne wakacje, wszystko również się zmieniło. Gram codziennie, kilka godzin dziennie. Rano ustaliłem sobie taki grafik, w którym gram na gitarze, później zajmuję się filmikami. Także, no teraz jest dużo lepiej i mam nadzieję, że na kolejnym roku studiów również będzie dobrze. Ile zajmuje Ci nauczenie się jakiejś zagrywki, riffu bądź całego utworu? Obecnie dużo mniej czasu niż kiedyś. Zagrywka riff, no to wiadomo, to jest dosłownie chwila nauki. Solo jest często trochę trudniejsze. Oczywiście zależy też. Czy muszę robić do tego tabulaturę i przygotowuję lekcje. Jeżeli tak, no to oczywiście staram się dużo dokładniej słuchać. Jeżeli nie, no to zawsze dodaje się coś od siebie. No i jakoś to wychodzi. Cały utwór to już trochę trudniejsza sprawa, ale również, no powiedzmy, kilka dni utwór jest opanowany. Jeżeli jest tam, są tam jakieś szybkie partie, no to wówczas trochę dłużej. Ale ogólnie dzięki wrzucaniu lekcji do internetu nabrałem dużo wprawy i teraz idzie to całkiem szybko. Jak długo zajmuje Ci nauka piosenki typu Crazy Train? Czy na obecnym etapie zaawansowania sprawiają Ci one wiele trudności? A propos tego wymienionego utworu, to jak wiecie, zwlekałem strasznie z zrobieniem lekcji do solo z tego utworu. No głównie oczywiście dlatego, że byłem na studiach, tam nie miałem gitary elektrycznej, a ciężko jest taką, taki utwór wyćwiczyć na gitarze akustycznej. Jak ktoś próbował, no to na pewno wie. Co do obecnego etapu zaawansowania, jak wróciłem tutaj ze studiów na wakacje, to przysiadłem sobie znowu jakiś tydzień temu. I postanowiłem zrobić w końcu ten utwór, solo do tego utworu, i tak gram już sobie kilka dni. No i powiedzmy, tak w 90-95% mam już opanowane, także myślę, że nie tak dużo, jak na to, że musiałem dość sporo prędkości nadrobić, którą miałem kiedyś, gdyż sporo tego utraciłem w tym roku. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Pytanie szóste. Zawsze byłeś muzykalny, masz talent, czy wszystko wyćwiczone? I tutaj kolejne pytanie, nad którym musiałbym się sporo rozgadać, żeby wytłumaczyć mój pogląd na ten temat. Nie uważam bym był zawsze muzykalny, uważam, że nie ma czegoś takiego jak talent i że wszystko tak naprawdę można wyćwiczyć. Oczywiście pewnych aspektów słuchowych nie da się przeskoczyć, no ale można czasami troszkę oszukiwać. Także nie, ja wszystko według mnie oczywiście wyćwiczyłem, talentu żadnego nigdy nie zauważyłem i tak by się to przedstawiało. Zakończyliśmy już takie ogólne pytania, które powtarzały się najczęściej. Kolejna grupa pytań to były pytania o sprzęt. I tutaj mamy kwestię typu: mam dylemat, chcę kupić piecyk, ale nie wiem jeszcze jaki. Mógłbyś doradzić? No więc, jeżeli zadajecie pytania o sprzęt, musicie pamiętać, że ważny jest tutaj styl, w jakim chcecie grać muzyczny. Także warto mi o tym od razu napisać: czy to ma być metal, rock, czy coś lżejszego. Musicie podać kwotę, jaką chcecie wydać na ten piec. W ogóle myślę, że kiedyś zrobię jakiś wielki poradnik kupowania wzmacniacza, no bo bez sensu macie co chwila pytać o to, najlepiej jest jeżeli wszystko będzie w jednym filmie klarownie przedstawione wówczas jakieś tylko pojedyncze pytanka jeszcze będzie można składać i myślę, że tak będzie chyba najlepiej i najszybciej Kolejne pytanie, czym kierować się przy wyborze strun, czy wybrać grubsze, cieńsze tutaj również planuję zrobić filmik czego ja nie planuję filmiku zrobić w każdym razie e, kwestia jest taka cieńsze struny, grubsze struny, są też struny o jaśniejszym tonie, ciemniejszym tonie, tutaj znowu co chcecie grać, wszystko zależy od tego też komfort strun jest różny, no ale pogadamy sobie chyba o tym innym razem, bo tutaj nie ma tyle czasu, nie chcę was tutaj zanudzić. Kolejne tutaj pytania dotyczą przetworników, gitar, wzmacniaczy, rankingu firm i tak dalej. Wszystko tutaj jest oczywiście kwestią subiektywną. Mam swoich ulubieńców, mam firmy, których nie lubię. Są też rzeczy, oczywiście o których nie mam zielonego pojęcia. Tak naprawdę niewiele gitar w swoim życiu ogrywałem, niewiele wzmacniaczy widziałem. Trudno tutaj znać się na wszystkim, kiedy nie mam dostępu do tego typu rzeczy, nikt mi takich rzeczy nie przysyła, nie mam zaprzyjaźnionych ludzi w żadnym sklepie, także mogę wam jedynie mówić o tym, co widziałem na własne oczy, co ogrywałem sam, no a tego nie było tak naprawdę wiele. Na koniec zostawiłem sobie prywatną prośbę jednego z użytkowników, który zainteresował się utworem zawartym w filmie Zadaj Pytanie. Mam nadzieję, że oglądasz ten film. Tabulaturę oczywiście dla ciebie przygotowałem, znajdziesz ją do ściągnięcia w opisie filmu. I na teraz to będzie tyle. Zapraszam do zadawania kolejnych pytań, jeżeli macie jakieś. I zobaczymy się następnym razem.